Sprawia ci to przyjemność? Co? Niszczenie się? Daruj sobie, mam już jednego, który mnie poucza. Chyłka, doskonale zdajesz sobie sprawę, że potrzebujesz pomocy. Mów, po co przylazłeś, albo wypalaj. Podejrzewam, że to Langer chce wsadzić Bukano do więzienia. O, ale dlaczego mówisz mi takie rewelacje? Mogę ci ufać? O kurwa, ja wolę. On nie wie, czy może mi ufać, możesz. Mamy z Cormackiem już dość współpracy z Langerem. I chcesz się odwrócić od koryta? Na razie po cichu. W sumie Cormack zawsze się przyda. Szofer też. Wy tak na poważnie z tym Sztrybińskim? A pierwszy raz w życiu czuję, że to jest naprawdę to. Że to jest facet dla mnie. Czuły, a jednocześnie męski. Silny, wyrozumiały, spontaniczny, z poczuciem humoru. Mogę na nim polegać. Kompletne przeciwieństwo ciebie, Dordo. Normalnie ideał. A w łóżku? Nie wiesz, jak ja jestem w łóżku. Jaki? Śpiący? Zazwyczaj. No właśnie. No ale jak ładnie poprosisz, to może kiedyś się dowiesz. Po co jedziemy na Pragę? Co, jesteś pewna, że chcesz zostawić tutaj samochód? Już mi nie będzie. No ja się obawiam powtórki z osiedla Langera. Mów tak dalej. Romowie to będzie twój najmniejszy problem. Romowie? A od kiedy nie cyganie, brudacy, ciawy? Ciawo to jest po prostu chłopak. A ty jesteś specjalistką od romskiego, tak? Nie romskiego, tylko romani.